Jan Matejko, życiorys, biografia, rys historyczny. Jan Matejko był jednym z tych najwybitniejszych polskich malarzy. Dodatkowo dzięki niemu nauczonych, wyszkolonych zostało kilku jego następców, też genialnych malarzy. Ale od samego początku. Urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie. Był synem czeskiego emigranta i szlachcianki ze spolonizowanej niemieckiej rodziny. Został jednak wychowany jako polski patriota, co oczywiście widać na jego obrazach, na jego twórczości oraz na tym, jak żył. Gdy miał 13 lat, rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1858 roku wyjechał na studia do Monachium. Dostał stypendium, żeby wyjechać do Monachium, ponieważ z pieniędzmi wówczas i przez kolejne lata Jan Matejko no nie miał aż tak dobrze. A w 1860 roku na krótko wyjechał do Wiednia. Wcześniej, tu musimy się troszkę wrócić, bo w 1853 roku tworzy pierwszy obraz historyczny. Carowie Szujscy przed Zygmuntem III. I można powiedzieć, że od tego momentu powoli zaczyna się jego twórczość, która oczywiście po zakończeniu nauki przybiera na sile. Już w okresie pobytu w Monachium ta jego, można powiedzieć, twórczość rozkwita i zaczyna malować coraz więcej obrazów. W 1864 roku zawarł ślub z Teodorą Giebutowską, z którą miał 5 dzieci. No ale trafił tak, że była ona despotką, egoistką, cały czas robiła mu wojny i chociaż najprawdopodobniej on ją bardzo kochał, no to ona była dosyć taka sobie. W końcu zachorowała na chorobę psychiczną i wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Zanim wrócimy do obrazów, zanim zaczniemy wymieniać te jego największe dzieła, te obrazy, które no, każdy z nas przynajmniej z widzenia zna, należy wspomnieć o tym, że był mocno doceniany też poza Polską. To nie był malarz, który był znany tylko w Polsce. On był znany w całej Europie. W 1870 roku w Paryżu dostał Legię Honorową. Został też honorowym członkiem Akademii Paryskiej, Berlińskiej, Paryskiej, Wiedeńskiej. Praskiej, przepraszam. Paryskiej, Berlińskiej, Praskiej i Wiedeńskiej. Z Praską jest jeszcze jeden ważny element, ponieważ odrzucił propozycję zostania dyrektorem Praskiej Akademii Sztuk Pięknych. Został za to dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, która wówczas była, można to śmiało powiedzieć, na skraju upadku. Jego obrazy często troszkę odbiegały od faktów historycznych, co wypominano mu również w czasie jego życia. Te obrazy były bardziej przedstawieniem historii z dodatkiem jego spojrzenia, z takim jego komentarzem, no co oczywiście każdy z nas może zauważyć na tych obrazach, taki dodatek komentarza z jego strony. Oczywiście nic to nie ujmuje jego pracom. To, że te fakty do końca się nie zgadzają, że niektóre postacie, których tam nie powinno być, w jego obrazach się na nich znajdują w danej sytuacji, ale to nic nie zmienia. Te obrazy były, można powiedzieć, w tych trudnych czasach dla Polski czymś bardzo, bardzo ważnym i właśnie dzięki jego malarstwu wiele osób mogło pamiętać o tej Polsce. Zmarł 1 listopada 1893 roku w Krakowie. Teraz kilka tych najważniejszych obrazów, które najprawdopodobniej chyba wszyscy znamy. Pierwszy z nich to Stańczyk, 1862 rok. W 1866 roku Rejtan, upadek Polski. 1869 Unia Lubelska. 1878 Bitwa pod Grunwaldem. No to dla wielu jest chyba najbardziej znany obraz Jana Matejki. 1888 rok Bitwa pod Racławicami. 1889 rok Zaprowadzenie chrześcijaństwa. W latach 1890-1892 Poczet królów i książąt polskich. To właśnie dzięki Matejce mamy to spojrzenie na to, jak mogli wyglądać królowie. Oczywiście nie tak jak wspomniałem,
nie mające aż tak dużo potwierdzenia w faktach. Warto się tym obrazom przyjrzeć, ponieważ one zawierają wiele takich ciekawych szczegółów odnoszących się do danych władców. 1891 rok, Konstytucja 3 maja 1791. Przez całe swoje życie namalował ponad 300 obrazów olejnych oraz kilkaset szkiców i rysunków. Czyli był bardzo płodnym twórcą, tworzył naprawdę dużo. Przez długi czas niestety nie przekładało się to na jego, można powiedzieć, zdolności finansowe, bo on dużo tych obrazów sprzedawał za bezcen, podarowywał, chociaż ich wartość była już wtedy bardzo, bardzo duża. No ale w końcu troszkę się nauczył dbać o te finanse. Poza malarstwem to, co wspomniałem na samym początku, to kształcenie wielu wybitnych malarzy. Malarzy, którzy, można powiedzieć, w świetny sposób kontynuowali jego geniusz artystyczny. Należą do nich Malczewski, Wyspiański, Tettmayer, Mehofer. Malarze, które części z Was są znani, malarze, którzy naprawdę też świetnie sobie radzili. Jeśli nie, to świetnie, to nie jest zbyt małe słowo. Ale pamiętajmy, że Jan Matejko to też wsparcie dla biednych oraz dbanie o polskie dziedzictwo. Zabytki, pomniki, czy to w Krakowie, w Bochni. On jednak, pomimo że był synem czeskiego emigranta i jego matka była ze spolonizowanej niemieckiej rodziny, to on został wychowany jako polski patriota. On uważał się za Polaka, dlatego jego twórczość dotyczyła tych obrazów historycznych. I to właśnie te obrazy historyczne są jego największym, można powiedzieć, największymi dziełami. Dotyczące oczywiście historii polskich, tych najważniejszych wydarzeń. Oczywiście z tym lekkim spojrzeniem jego na tą przeszłość, ale te obrazy nie tylko miały pokazywać, jak coś mogło się wydarzyć, ale też miały na celu po prostu pokazać, jak dana sytuacja mogła wpłynąć na, jak wpłynęła na historię, gdzie popełniono błąd, dlaczego i w jaki sposób do tego doszło i dlaczego ta Polska jest w tym miejscu, w którym jest. Więc postać bardzo, bardzo znana, bardzo, bardzo ważna dla naszej, można powiedzieć, historii, nie tylko malarstwa, ale ogólnie historii, bo jednak wiele osób czerpie tą wiedzę historyczną z dzieł Jana Matejki. I bardzo dobrze, ponieważ to są świetne rzeczy, a jeśli się bardziej zainteresujemy, doskonale i szybko zauważymy, co może w nich nie grać. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Oczywiście doskonale wiesz, co możesz zrobić, żeby ten kanał troszkę lepiej się rozwijał. Do usłyszenia ponownie.